Witam wszystkich serdecznie, nazywam się Katarzyna Olszewska, jestem opiekunem Zespołu Ośrodków Wsparcia w Bielawie. W ramach artyterapii na zajęciach plastycznych razem z uczestnikami wykonamy dzisiaj takie oto wianuszki wiosenne, które można sobie powiesić w domku na drzwiach dla ozdoby. Chciałabym zacząć od przedstawienia naszych uczestników. Od mojej lewej strony pan Artur, pani Mariola, pani Irenka i pan Marian. I chciałam państwu powiedzieć, co nam będzie potrzeba do wykonania tego wianka. Oczywiście wcześniej wycięte kółeczka z tektury, które są głównym podparciem wianuszka. Tutaj pani Irenka odrysowuje wcześniej przygotowanych szablonów kwiatuszki. Pani Mariola je wycina, a pan Artur skleja ze sobą wcześniej zrobione elementy. Można sobie wyciąć z takich dziurkaczy ozdobnych małe motylki. Tutaj mamy już gotowe duże motylki. I pan Marian za pomocą wstążek obwija nam te kółeczka naokoło, żeby było pięknie. Tu mamy różne takie do ozdoby przygotowane, także biedroneczki. Pozostawimy sobie na koniec. No to zaczynamy. Sobie wstanę. Tutaj pani Mariolka wycięła nam już kwiatuszka. Mogę prosić na chwilę nożyczki? Tu możemy sobie za pomocą nożyczek te kwiatuszki troszkę podwinąć, żeby był taki efekt 3D. Pomożemy, proszę. I tutaj pan Artur już przygotował kwiatuszki wcześniej, które możemy teraz zabrać do pana Mariana. Panie Marianie. Będziesz pan przyklejał teraz kwiatuszki. Proszę. I teraz panie Marianie. Przyklejamy. Tak, i trzymamy mocno. I następne. Chciałam także zwrócić uwagę, że dzięki tym zajęciom uczestnicy ćwiczą umiejętność koncentracji i uwagi na wykonywanych czynnościach. Uczą się współpracy, doskonalą swoją sprawność manualną, uczą się współpracy w grupie oraz nabywają umiejętność konstruktywnego spędzania czasu wolnego. Także są to jedne z zajęć częściej wykonywanych w naszym ośrodku, ponieważ cieszą się dużą popularnością i uczestnicy lubią takie rzeczy wykonywać. Pan Marian tutaj przykleja kwiatuszka, jeszcze małego byśmy wzięli. O, który byśmy, o tutaj pan zrobił nam taki malutki. To może tutaj go przykleimy. Uciekają nam. Dla ładniejszego efektu wykonamy jeszcze wstążkę. I to wcale nie jest trudne, prawda? Trudne jest, panie Marianie? Nie jest trudne, prawda? Wystarczy mieć tylko kolorowe kartki jakieś, a jak się nie ma, to można mieć białe i można pomalować farbkami. Daj Marianek klej. Proszę. To jeszcze jeden pan chce pododać, to może byśmy tutaj dodali. O, tak o. Nie? To może pan klejem na gorąco podklejać. Tylko malutko można dawać. Z klejem na gorąco trzeba uważać, ponieważ jest bardzo gorący, także trzeba to ostrożnie robić. I zrobimy teraz wstążeczkę.
No i pan Marian tu już nam wykonał kompozycję kwiatową. My zrobimy jeszcze wstążkę. I przykleimy ją sobie może gdzieś tutaj, tak? I naciskać, panie Marianie, palcem, tylko uważaj, żeby się nie poparzyć. No, i tu jeszcze jakiś motyw. Tak, jeszcze sobie wstążeczki zrobimy, panie Marianie. Motyl, jakieś tu jeszcze. Proszę? Możemy sobie przykleić, panie Marianie, motylka. Albo, o, biedronkę mamy. Mamy wiosnę, także takie... Może jak miłego. Najwięcej kolorów, tak, żeby było. Miłego damy. Gdzie? Tu. Aha, tutaj. I tutaj jeszcze, panie Marianie, poczekaj pan, bo pan przykleił za wcześnie, za wcześnie. Musimy najpierw zrobić jeszcze wstążkę. Przykleimy jedną. O. Tu. I teraz tutaj pan da jeszcze kleju troszkę, panie Marianie. Tu trochę kleju. Ale ja jeszcze muszę przykleić tutaj, czekaj. Także to jest szybkie w wykonaniu. Przy ładnej pogodzie możemy sobie wyjść na ogródek. I mamy zajęcie. I teraz pan Marian przyklei biedroneczkę. Można wymyślać różne kompozycje, różne kwiaty, można też przykleić listki. Także pan Marian wykonał dzisiaj taki wianuszek. W nagrodę za taki wykonany wianuszek może pan sobie go zabrać do domku, a my sobie na zajęciach skończymy i państwo też zabierzecie, proszę. Pani ręka ładnie odwysowuje, tu mamy ścineczki, zbieramy sobie, żeby nam wiatr nie pozwiewał. A ty jak wydać biedronki? Może pan jeszcze biedronkę gdzieś przykleić. Tu możemy sobie dokleić biedroneczkę jedną jeszcze. Mamy motylki te duże jeszcze, możemy dokleić. Mamy motylki. Albo ten zielony może być. Nie, zielony nie. Te kółka daje. Tu każdego daje, wiesz? Tu możemy dokleić. Ale bardziej tak. No to niech pan wybierze. Tak, mhm. Widziała się taki powiem. Malutko dawać, bo później się pan poparzy. Motylki ten. I ten jeszcze byśmy przykleili. Da mi pan troszkę kleju tutaj. Albo tam są. Jeszcze mi pan tutaj da troszkę. Dobrze. I już. Już wystarczy. Myślę, że wystarczy. Tak? Dwa? Dobra, i wystarczy. Pokazać do kamery, panie Marianie. To nie trzeba. O. I pan Marian wykonał taki wianuszek. Także jest trudne w wykonaniu? Nie jest, prawda? No, liczy się. Nie trzeba mieć dużych zdolności manualnych do wykonania takiego wianuszka. Dziękuję wszystkim za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek.